Siemano, witajcie na moim kanale, ja jestem Mystyk, a dzisiaj robimy niesamowity, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, kolorowy, piłkarski challenge. Stary, ale gdzie ty masz te kolory? Kurde, rzeczywiście, pora to zmienić. Co jest, ej, niebieski? Czerwony, słuchajcie, najszybszy! Nie, ja dostałam różowy! No bo jesteś różową Power Rangerką. Czemu to prześwituje? Nie wiem. Także w dzisiejszym odcinku Wika, Vector, Justek i Vera wezmą udział w kolorowym piłkarskim challenge'u o 1000 zł. Pierwsza konkurencja, każdy ma swoją piłę, robimy stanie na piłce. Kto dłużej na piłce, ten wygrywa. Kto najwięcej zgarnie punktów, zgarnia cały hajs. To jest pierwsza konkurencja i łatwo wygrać coś, łatwo przegrać też coś. Ale nie ma przeszkadzania. Można rozśmieszać. Można rozśmieszać. 3, 3, 3. Start. Kurde! Dotknąłem Werę, przepraszam. Vector, cienias. Vector, ty już nie przeszkadzaj nam. No nie, dlaczego? Nie, to są kurde. Spokój, graba. Vika, kończ to! Vera, jak widać, problemy Najmana, lekkie trzęsawki, Vika. No bo ja mam duży buk. Zdrowa taktyka, trzymaj się tak za rękę. Proszę, już. Dawaj, Vera, dawaj. Vika już piłkę popsuła. Odejdź, odejdź! Popsuła farbę na tym. Nie, no Vika zyskuje z kwalifikacji. 2 hours later. Nie mamy całego dnia. Ta hala kosztuje 300 za godzinę, dziewczyny. Jakby szybciej? To. Ej, mam, rzucajmy im piłkę. Jesteście gotowe? 3, 4. No teraz. Vika, problemy, Vika, problemy. No, chodź to! Chodź tej piłki. Dobra, teraz taką wyższą, taką. O! O! No nie, mam gdzie! Razem! Vika! On mi się rzucił! Vera wygrywa pierwszą konkurencję, jeden punkt na jej końcu. Pora na rzuty karne. Mężczyźni bronią mężczyzną, a babeczki bronią babeczką. Dobra, dziewczyny, macie pierwsze miejsce, strzelacie pierwsze. Wybierzcie, która. Kaj, papier. Jezu, ja nie chcę jej bronić. Trzy. Vika. Ja pierwsza strzelam. Vika pierwsza. Powodzenia. O kurde! 1-0, Vika strzela! Przypominam, że strzelamy po dwa karne jak coś. 3, 4. Ja pierwszy. Vector nie trafia! To jest cienie, jak można na taką małą bramkę nie trafić? Wow. Powiedział każdy kibic, ja oglądając mecz reprezentacji Polski. A teraz ja. Vera! O! To będzie najlepszy strzał w moim życiu. Ten strzał przejdzie do historii. Jeśli ogląda to jakiś trener, to na bank będzie mnie chciał w swoim klubie. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Wszystko w temacie. Jeśli chcecie mnie w reprezentacji Polski, nie ma problemu. Mogę grać. Jestem z Polski. Ja mam jeden, Vika ma jeden, Vera ma jeden, Vector ma zero. Nie, teraz to meczowy, profesjonalny karny. Teraz wysyłam się na prowadzenie, słuchajcie. Nie, nie, teraz strzelasz karnego, dobra, pomiło ci się, to nie tak. Jesteście wszyscy mega słabi. Teraz ja strzelam karnego i wygrywam to. Strzelam karnego i wygrywam to. Wszyscy mają dogrywkę. Zabroniła do bitki! Jesteś jakiś drogami, stoi 300 km na godzinę. Ogarnij się trochę, debilu. Wszystko, widzisz? Mówiłem, start 6 bramki jest gol. Jeśli wam mówiłem, że poprzednie strzały moje były dobre, to ten rozjebę wam łeb. Vika jedyna nie trafiła, a w tej konkurencji chodziło o to, kto najmniej zdobędzie bramek, dlatego Vika ma punkt na koncie. Tak by było w równoległym wszechświecie, ale my jesteśmy tutaj. My jesteśmy w Polsce, robimy dogrywkę. Vera, Justek i Vector, gramy dalej. Jest! Jest! Obroniłem to! Zamknąłem oczy, ty tak wyrównąłem. Jest! I o to chodzi, co? Gdzie byłeś? Moje trafienie, czysta formalność. Na bramce stoi Vector, ale on nie jest dla mnie przeciwnikiem, on nie jest dla mnie bramkarzem, ponieważ patrzcie na to. 3-4. Nie byłem, ej! Jeźdź, to tak tutaj mu przyleciała piłeczka. Ej, macie taką siatkę między nogi? Wyślijcie Vectorowi, dobrze? Ja z Verą mamy dogrywkę, jesteśmy w wielkim finale. Walczymy o ten ważny punkt. Vera już ma jeden na koncie, dlatego ja nie mogę przegrać. Powodzenia, Vera, nie, nie trafię. Przecież to jest ustawka! No przecież to jest ustawione! Jestem taka na środku, stoję i nie bronię. Jesteś taka malutka, to nie twoja wina. Wszystko stawiam, to jest jakby mega easy. O kurde! Jaki to
z lamą, on w środek w ogóle, ja w środek strzelam. Kolejna konkurencja jest bardzo prosta. Damy możliwość Wektorowi szansy wygrania jej, bo kto wyrzuci swój kolor, czy jak ja wyrzucę czerwony, dostaje punkt. Kto nie wyrzuci... Fajnie, że ty nie... masz 69, no. On ma pi, Vera ma nieskończoność, a ja mam 0. Ja dodam jeszcze, że tutaj jest błąd na tej kostce, bo tu powinno być jeszcze dopisane z da. Ale już trudno. Ale już trudno. Dobra. Ha! Jeden punkcik. Wika! Ej, ona rzuciła Wektora, ona tak... Nie, no bo ja nie wiem, no tak! Wiem. No kurde no! Źle. No ja bym też miała, że to wygrała? Teraz pora na poprzeczki. Każdy bierze swoją piłkę. Robimy speedrun. Kto pierwszy trafi dwie, zdobywa punkt. 3, 2, 1, start! Nima! Nie! Ha! Jest poprzeczka! Spadaj, 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 spadaj. O, Krzysiek! Nara! Nie! 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 To było niesprawiedliwe, bo oni wszyscy grali przeciwko mnie. Wektor ma jeden, Vera ma dwa. I Wika ma tyle co na kostę. To było prorostwo. A ja mam też jeden. Teraz zrobimy curling. Obok tamtej bramki umieściłem X-a, do którego kopiemy. Osoba, która będzie najbliżej swoją piłką, zdobywa punkt. Jakby proste. Ja nie bawię się. Dlaczego? To jest konkurencja pod ciebie. W tym odcinku wszystko jest przeciwko mnie. Nawet moja piłka chce być w Wery kolorze. I bez kitu. Ta piłka to chorągiewa. Ale wy widzowie nie jesteście chorągiewami jak coś, także zostawcie łapkę w górę i suba. Dawaj, Vera. Vera, jutro jest niedziela. Ui. O Jezu, o matko! Jeszcze X nawet jest w jej kolorze, no! No. Vera nie ogarnia, ty! Kurde, Wektor! Dobry jest! O kurde, chodźcie, przeanalizujmy to. Bo Wektor, no ma dobrą tutaj jakby sytuację, ale można by było go popchnąć dalej, albo bliżej. Weź go zbij! Nie no, lekko. Ojej! No nie! Ja pierdzielę, no! Nie! O nie! O nie! No nie! O nie! Dobra, Wika odpadł. Szczerze, sporny. Remis. Po jednym punkcie. Nie, już widzę. Po punkciku i wszystko, ja sam. Dwa, nul. Kolejna konkurencja. Każdy z nas ma na bramce przywieszone koła w swoim kolorze. Kto trafi w swoje koło, zdobywa punkt. Ale jeśli trafi właśnie w innego, to minus jeden. Temu komuś. Tak. Wika może mieć na minusie. Nie, to wtedy ta osoba ma punkt. Ta, co trafi. Tak, ja na przykład ja trafię w różowe, to Wika zdobywa punkt i tak dalej. Gramy, póki piłka dwa razy nie wyląduje w jakimś kole, nieważne w jakim kolorze. Ale jakby powiedzieć blisko ten strzał. Wektor mi przeszkadza, minus jeden punkt. Ja pierdzielę, no. Prawie! Wika, taktyka, lewa noga. Czy trafi? Nie wiem. Nie trafi. Ty! Prawie by trafiła! Zerwała sobie koło, pot leci na moje czoło. Blisko! Blisko Mea! I pękł z PT. No! Wika! O kurde! To będzie ślepy strzał. Ja chciałem trafić żółty teraz dla mojej dziewczyny Werusi, żeby wygrała. Boże, ale ty jesteś słaba. Ła, Vera, no co ty robisz? Nie robią pomarańczowy. Dobra. No nie! Co to, Max?
Słuchajcie, trafione czerwone koło, trafione różowe koło w prezencie dla Wiki i pora na ostatnią, decydującą konkurencję Squid Game. Tutaj może wszystko się wydarzyć, tutaj każdy może wygrać, tutaj każdy może przegrać. I pora na finałową konkurencję, czyli każdy na swoim brzuchu ma balon w postaci życia i jeśli ja zbiję Wektorowi balon, to do mojej finalnej punktacji wędruje plus jeden punkt, czyli każdy może tutaj zdobyć dużo punktów i każdy może stracić dużo punktów. Biegamy tylko po tym polu karnym na, że tak powiem, tej. Tu! 3-4, start! Ruszyli, dobra, ja muszę kogoś polować. Chyba Wika. Wika i nie, ja nie chcę być polowaną! Dobra, Wera, chodź. Chodź, Wera. Mam duży balon. Czyli ma ile już punktów? 3. Czyli ja mam 4, słuchajcie, ja wygrywam. I w tym odcinku kasa zostaje u mnie. Ja wygrałem, dzięki za udział Wektor, dzięki za udział Wika, dzięki za udział Wera. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, elo!